Witam serdecznie, drogie wodniczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie chcą Wam pokazać w tym tygodniu. Jeżeli będziecie miały taką dobrą energię, jak mają wagi i bliźnięte, no to kurde, pozazdrościć. To znakiem tego, że cały trygon wodny, sprawiedliwość nam tu wypadła. Zobaczmy, co dla wodnika na ten tydzień. Dziewiątka denarów. Król buław, śmierć, jakaś transformacja, no zobaczymy, co tam dalej poleci. Pieniążek, dla wodnika pieniądz, świętowanie, pieniądz, jakieś zwycięstwo, ale przyjdzie Wam o coś zawalczyć, słuchajcie, ale wzięłam, bo muszę tak wziąć, do tego będzie koło fortuny, czyli zwyciężacie w walce, jeżeli sądy, to zwyciężacie. Jeżeli są jakieś sprawy sądowe w tym tygodniu jeszcze dla wodnika, czy jakieś sytuacje, słuchajcie, zawodowo-bytowe tak naprawdę, to wodniki zwyciężacie w tym tygodniu, walka będzie się opłacała, coś zostanie przetransformowane. Jeżeli chodzi o pracę, to myślę, że zostajecie w pracy, świętujecie, nawet wręcz bym powiedziała, że jeżeli szukałyście, to znajdujecie to pracę taką dobrze płatną, pracę, która daje Wam taki oddech tak naprawdę, czy nowy projekt, coś nowego wchodzi do Was, coś nowego wchodzi w życie, coś fajnego wymyślacie, ale jest to takie totalnie wywałowe, tak jakbym powiedziała, na Was ogólnie, jak na XX, nawet pierwszy wiek, jak na naszą ludzkość, bym wręcz powiedziała, bo to jest taka totalna transformacja, tak jakby przekręcenie projektu o 180 stopni, który przynosi, słuchajcie, pieniążki i zadowolenie w przyszłości, na przestrzeni życia, bo to jest na przestrzeni życia, czyli znajdujecie dobry pomysł, dobry sposób na siebie. Niemniej jednak o te koło fortuny trzeba będzie troszeczkę zawalczyć. Jest też czasami koło fortuny, jeżeli jest z piątką buław, to mówi nam o tym, że się kłócimy. Kłócimy się, ale kłócimy się w dobrej sprawie dla siebie, dla rodziny, dla bytności, tak naprawdę, żeby zwyciężyć. No i myślę, że jesteście tymi zwycięzcami. Macie szóstkę buław z północy, czyli silna karta. Śmierć Wam tu pomaga, bo coś musi umrzeć, żeby coś się narodziło nowego. Będzie to zgodne z prawem, dobre będzie zgodne z prawami tak naprawdę natury, z prawami boskimi tak naprawdę. I idzie to w dobrym kierunku, ale jesteście bardzo, bardzo wodniki w tym tygodniu uziemione. Patrzycie na sprawy takie zawodowo-bytowe, jesteście bardzo, bardzo, stąpacie twardo po ziemi, co jest bardzo dobre dla Was ogólnie, bo nie ma tutaj energii kielicha, tak? Nie ma tego kielicha, Wy jesteście, on jest dopiero na samym końcu, jest to świętowanie, czyli być może chodzi o święta, tak? Ale jeżeli, powiem tak, jeżeli awanturki, to zwyciężacie, jeżeli jakieś sprawy związane, słuchajcie, ze spadkami, czy z pieniążkami ogólnie, czy z finansami ogólnie tutaj Państwo sobie podłóżcie pod siebie, to myślę, że zwyciężacie w tym tygodniu. Natomiast jedyne co, to tak jakbyście zraziły do siebie kogoś z trygonu ognia. I tutaj najbardziej mi się tutaj wydaje mi się, że będzie to mężczyzna, starszy mężczyzna z trygonu ognia, którego możecie do siebie, słuchajcie, zrazić. Zrazić przez to, że bardzo mocno stąpacie po ziemi w tym tygodniu. Czyli jesteście niesamowicie, jesteście tak jakbyście były ziemskim znakiem, a nie znakiem, słuchajcie, powietrza, moi drodzy. Ale będzie to Wam potrzebne, będzie to Wam niesamowicie potrzebne. Święta spędzacie w szampańskim nastroju, widzę, bo jest tutaj świętowanie, naprawdę świętowanie, podwójne świętowanie, 3, 6, 9 mamy, więc magiczny tutaj splot taki, że jest to te cudowne liczby, 3, 6, 9, które mówią o tym, że wymyślicie w tym tygodniu, być może wpadniecie na cudowny pomysł, który da Wam w życiu na resztę życia, tak naprawdę może Wam dać dużo, dużo dobrego. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że coś się zadziewa, coś jest tutaj, może nie jest to splot słoneczny, ale jest to żołądek, bym powiedziała, coś związane z żołądkiem, ale bóle głowy odchodzą. Myślę, że ogólnie jest jedynie ta rączka prawa, co coś tam doskwiera i jesteśmy troszkę przechyleni, tak, ale są to rzeczy, z którymi sobie świetnie poradzicie. Jeżeli nawet były wodniki, które chorowały, które są po zabiegach, szczególnie na ręce, słuchajcie, na ręce, na dłonie, nas gdzieś tam coś się działo ze stawami, to w tej chwili następuje tak naprawdę zdrowienie, tak pokazują karty, że tutaj następuje zdrowienie, totalna transformacja problemu. Problem niemalże od Was odchodzi. Także tak to widzę, moi drodzy. Tydzień należy do Was tak trzymać, słuchajcie,
posiadacie bardzo piękne karty, ale jesteście niesamowicie uziemione, patrzycie na taką bardzo materialną, taką bardzo przyziemną stronę swojego życia, co jest niestety wodnikom też czasami potrzebne. Moi drodzy, zdrowych i spokojnych świąt Wam życzę wielkanocnych, smacznego jajeczka, mokrego, słuchajcie, dyngusa, jeżeli wszyscy ci, co mogą się oblać, pooblewać, to lejcie się wiadrami, słuchajcie, bo to jest dobro, to jest dobrobyt, w magii jest to zmycie złego, oby to była ciepła woda, najlepiej dodać ze 3 kropelki święconej, co by diabeł nas opuścił, no i czegoż tam życzyć. Najlepszego, kochani, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego czytania, hej!